arn.eu. Cześć, z tej strony Dorczenzo oraz Jay z portalu arn.eu. Byliśmy na imprezie z Jayem, ale nie na zwykłej imprezie, tylko na imprezie growej, która nazywała się Grart i w pewnym sensie łączyła ze sobą gry oraz sztukę. Właściwie odpowiadała na pytanie, czy gry to już sztuka? Według nas tak. Jak najbardziej. Gry to sztuka. Impreza odbyła się 7 czerwca 2013 roku w Krakowie, a dokładnie w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. To tak dziwnie brzmi Arteteka, ale to jest tak naprawdę biblioteka, która ma w sobie nie tylko książki, ale też komiksy, gry. W każdym razie tak, gry planszowe. W każdym razie o samym miejscu opowiemy wam pod koniec relacji. Teraz o samej imprezie. Program imprezy, jak i sama impreza były takie dosyć skromne, ale tutaj trzeba zaznaczyć, no, że... Mocno treściwe przede wszystkim były. Była taka wiedza skondensowana, ale faktycznie widać, że nie były to osoby przypadkowe, które były prelegentami. Tak, byli to pasjonaci, zarówno prelegenci, jak i uczestnicy, bo nie wiem, było może od 100 do 150 osób. Tak. Gdzieś tak, więc to nie była taka masowa impreza i tak jak mówię, według mnie był to plus, ponieważ nie było takich przypadkowych osób. Można było sobie porozmawiać w spokoju, prelekcje były małe, ale spokojne, ludzie się nie pchali drzwiami i oknami, także wszystko na jak najwyższym poziomie. Zresztą zauważcie, że takie mniejsze imprezy rządzą się trochę innymi prawami, ponieważ wszystko moim zdaniem jest takie bardziej dopracowane, wtedy jest jakby bardziej robione dla ludzi. Takie większe imprezy trochę ciężko przygotować pod względem takim stricte merytorycznym. Ale okej, bez zbędnego przedłużania, program. Przede wszystkim, znaczy nie przede wszystkim, ale prawdopodobnie imprezy growe nie mogą odbyć się bez rozgrywek w LoL'a, w League of Legends. Najpopularniejsza gra na świecie, największa liczba użytkowników, no musiały być. Zajęła się tym ekipa Barcraftowa, bardzo znana tutaj w Krakowie. Chłopaki zajmują się tym już od dłuższego czasu, organizują też w StarCraftie, w LoL'u. Jak ktoś nie wie, co to jest Barcraft, to odsyłam do strony, której link pewnie znajdziecie w opisie tego filmu. Następnie odbyły się 3 prelekcje. Pierwsza, czyli gry a muzyka, druga gry a literatura oraz gry a obraz. Wszystkie z nich, byliśmy wprawdzie tylko na dwóch, bo byliśmy na gry a muzyka oraz gry a obraz, co było właściwie... To nie były gry a obraz, czyli ktoś namalował sobie Pac-Mana na przykład na płótnie, tylko chodziło tutaj o film, tak? Czyli gry a obraz taki wyświetlany. Prelekcje trwały 1,5 godziny. Moim zdaniem były bardzo ciekawe. Temat był super, tematyka była super i dobrze przygotowane, tak jak mówiłem, fajnie takie skromne wykłady. Nie byliśmy na gry a literatura. Tak, byliśmy na warsztatach. Byliśmy wtedy na warsztatach Pinartu. Tutaj sobie zrobiliśmy takie pokebole filcowe. Także pewnie ich nie będziemy sprzedawać jakoś ten, ale mamy oryginalne pokebole. Na pokedziałek będą idealne. Warsztaty bardzo profesjonalne. Tak, jak profesjonaliści, nauczyliśmy się szyć, sklejać. Tak, sklejać, Dorian się pokleił, ja się poparzyłem, także było zabawnie. Ruki Kuki to się nazywa. Będzie na pewno link pod filmikiem, tak, będzie można sobie zobaczyć. Ruki Kuki, świetna inicjatywa, łączenie gier z takim rzemiosłem, możemy powiedzieć. Sztuką no. Też. Super sprawa, jeżeli macie takie, jeżeli nie macie dwóch lewych rąk, jeżeli lubicie się bawić takie różne wycinanki, szycie. No warto spróbować. Można sobie samemu zrobić fajne rzeczy. Pierwszy raz taki robiłem. Efekt jest w miarę zadowalający. Gurgi sobie zrobił Kirby'ego, ale właśnie w tym momencie może to jest dobry czas, żeby powiedzieć trochę o ludziach, którzy byli, bo mimo, że była to bardzo taka mała impreza, to spotkaliśmy kilka osób, które kojarzyło Arn.eu, kojarzyło nas. Spotkaliśmy Lektera z forum, którego pozdrawiamy. Spotkaliśmy Kamila bodajże z forum, którego również pozdrawiamy. I spotkaliśmy Gurgiego, którego z tego miejsca również serdecznie pozdrawiamy. Gurgi, super facet, super się z nim bawiliśmy, spędziliśmy kawał dobrego czasu. Można tak powiedzieć i dziękujemy z tego miejsca za to, że byli z nami.
Także Gurgi sobie zrobił Kirby'ego na pinarcie. No i jeśli o to chodzi, to tyle. No, i główny gwóźdź programu tak naprawdę, znaczy myślę, że dla większości użytkowników też, no cosplay. Ja może tutaj na początku powiem, że dla mnie ten cosplay, który odbył się na Grarcie, był na takim naprawdę wysokim europejskim poziomie. Ja tutaj sobie pozwoliłem powiedzieć, że dla mnie ten cosplay był lepszy niż cosplay na PGA i na Pyrkonie. Pewnie wiele osób by się z tym nie zgodziło, ale o co chodzi? No, raz, że było kameralnie, dwa, że był super przygotowany, stroje były naprawdę niesamowite, trzy, że był fajny wybieg, taki, wiecie, jak modelki sobie chodzą ten po wybiegu, to podobnie było to zrobione właśnie na Grarcie. I cztery, każda postać, za którą była przebrana jakaś modelka czy model, była zapowiedziana. Czyli była opowiedziana krótka historia postaci i takie główne wprowadzenie, żeby widzowie mogli się wczuć w klimat i wiedzieć mniej więcej, kogo oglądają, na plus. Róbcie tak częściej, jeżeli organizujecie jakieś cosplaye, bo to naprawdę pomaga i jakoś tak właśnie można się bardziej wczuć w klimat. Warto też dodać, że no, Polska cosplayem coraz bardziej stoi, mamy bardzo mocnych przedstawicieli, przedstawicielki. Także no, warto dodać, że podbijają świat, nie tylko w Polsce, ale Europa. Także no, mamy naprawdę bardzo wysoki poziom cosplayu. I naprawdę warto było zobaczyć te detale tych strojów. Ja tam pytałem niektórych dziewczyn, nie, to mniej więcej trwa. Oczywiście to zależy od ilości skomplikowania, ile trzeba pracy w to włożyć. No średnio minimum 3 tygodnie, ale aczkolwiek niektóre stroje faktycznie mogą zabrać też więcej czasu. Co jest ważne, bo Dorian się pytał, gdzie to kupili niektóre. Wszystko jest zrobione ręcznie od początku do końca i to jest, co odróżnia właśnie od takiego kupionego. I dla mnie to jest niesamowite, bo te stroje wyglądają mega profesjonalnie, mega dokładnie. Były również pokazywane grafiki tych postaci na ekranie i po prostu niektóre wyglądały idealnie tak samo. Tak. Jay, może powiedz, jakie były stroje z League of Legends, no, kto wygrał? Właśnie dominacja, warto dodać, że League of Legends była podczas cosplayu. No, takie najbardziej znaczące stroje to była Wayne, Elise. Chyba największe wrażenie Elise zrobiła, zwłaszcza w tych takich bucikach wysokich. Tak, na paluszkach chodziła, fajnie to wyglądało. Oraz jeszcze była bardzo ciekawa... Syndra jeszcze była, Syndra, Akali. A ta z kulą taka? To była Syndra. Ale nie, ta co miała takie oczy zakrojone. O, jeszcze bardzo. Ja myślałem, że Oriana, która niestety nie wygrała, ale świetny strój. Świetne poświęcenie, bo miała zakrojone oczy takimi krzyżykami, więc nic nie widziała. Trochę po omacku. super strój. Na pewno będzie link do galerii poniżej, warto naprawdę zobaczyć. Ale największe wrażenie chyba zrobiła postać z Bioshocka 2, tak, która chyba nie weszła do gry finalnie, była w grafikach koncepcyjnych. Kobieta Splicer, ale to było na podstawie jakiejś starszej grafiki, która ostatecznie nie weszła, ona weszła zmieniona do Bioshocka, ale naprawdę bardzo robiła wrażenie już tam. Sama prezentacja postaci, tak, mroziła krew w bardzo żyłach. Zasłużyła, bo... Gęsia skórka. Tak, zwłaszcza jak uderzała tym hakiem tam o metalowe pręty, które były w bibliotece, bardzo to duże wrażenie robiło, naprawdę było warto. Impreza skończyła się dwoma koncertami grupy Dobrobyt, która zagrała kilka kawałków znanych z gier, takich czasami przearanżowanych. Tak. Takie chyba największe, najbardziej znane piosenki. No tu z Anarkad, Tam z Family. Silent Hilla dwójki było. Ale zagrali też kilka swoich kawałków, żeby tak, po prostu ludzie nie kojarzyli ich tylko z taką stricte grową muzyką. Zagrali kilka własnych kawałków. Drugim, nie tyle zespołem, co drugą osobistością był I Set My Pixels on Fire. Tak. To już była taka typowo gamingowa muzyka, tak. Typowo taki chiptune. 8-bitowy chiptune, bardzo, bardzo dobry. No, on ma bardzo charakterystycznie gra, bo jest taki dosyć skoczny i można powiedzieć wesoły. No, siedzieliśmy, nie dało się usiedzieć właściwie, przy tym tak ogólnie ciało się samo ruszało. Koncert nie był jakiś taki bardzo energiczny, no tak, no, bo polegał na tym, że stał facet z Game Boyem, grał sobie różne dźwięki, w tle leciały filmiki takie trochę zabugowane. Tak, System Errors leciał. Z różnych gier, ale muzyka to trzeba lubić mimo trzeba wszystko, lubić, tak, bo trzeba to lubić. Jest dla fanów. Słuchało się fajnie, było piwo za 5 zł, tak, były Mana Potions, Health Potion.
Myślę, że jak na pierwszą edycję, jak organizator sam mówił, że pierwszą imprezę, jaką w ogóle organizował, to bardzo dobrze to wyszło. Bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Za rok ma być kolejna edycja, także już można zaprosić i polecić na następny rok. No i znowu śledzimy dalej, co jakie inicjatywy będą. Dokładnie. W tym miejscu chciałbym też powiedzieć, jeżeli organizujecie jakieś imprezy takie growe w Polsce, albo jesteście świadkami, albo ktoś z waszych znajomych organizuje, albo też przeczytaliście gdzieś w internecie, a my niekoniecznie o tym wiemy, dawajcie nam znać, bo chętnie się przejedziemy, tak. Zrobimy jakąś relację, zrobimy kilka zdjęć, być może tym samym wypromujemy jakąś mniejszą imprezę, o której warto wiedzieć. Również wy będziecie mogli sobie zobaczyć wtedy taki materiał. Piszcie, dzwońcie. Tak, no zwłaszcza, że takie kameralne imprezy mają niepowtarzalny klimat, który nigdy nie oświadczycie na wielkich konwentach, także no myślę, że warto promować takie rzeczy, bo to jest trudno się przebić. No myśmy o Grarcie, ja się dowiedziałem przez przypadek, no, chyba Dorian mi powiedział. Tak, mi powiedział Grem, ale gdyby nie on, to pewnie też bym się nie dowiedział. A to było do 20 minut ode mnie od domu. Warto było na pewno. Ocena pozytywna z plusem. Jeszcze obiecaliśmy opowiedzieć tutaj trochę o miejscu, w którym odbywała się cała impreza. Arteteka biblioteki. Tak. Jest to niedawno otwarta właśnie taka część biblioteki publicznej. Miejsce fenomenalne, niesamowite. To też był plus, że ta impreza odbywała się akurat tam. Tak. Ponieważ dla wielu z was pewnie będzie to szok, bo w tej bibliotece, właściwie Artetece, można było wypożyczyć sobie nie tylko książki, ale również komiksy, mangę, tak, gry planszowe, filmy, gry. Co najważniejsze, było PlayStation 3. Było PlayStation 3 z MOV, było naprawdę sporo gier na PlayStation 3. Sporo. Oczywiście nie polegało to na tym, żeby sobie przyjść i pograć, tak jak wiecie, w kafejce, tylko że za darmo. Ale naprawdę można było się zapoznać z kilkoma ciekawymi tytułami. Jest w tym miejscu bardzo dużo stanowisk komputerowych i takich przygotowanych profesjonalnie. Tak. Wszystko wygląda naprawdę super. Ludzie się tam przychodzą uczyć. Widać było, że ludzie faktycznie przychodzą, korzystają. Nie tylko młodzież, studenci, ale też widziałem starsze osoby, że z dużym zainteresowaniem korzystały. Także fajnie, że taki krok idzie do przodu cały czas to. Że, no, zwłaszcza, że jest to instytucja państwowa, jest to wszystko za darmo. Jeszcze ciekawe, że w tym miejscu jest również część muzealna. Byliśmy akurat, widzieliśmy Kinecta. Tak, to duża ciekawostka. Tak, który wyświetlał, znaczy projektor wyświetlał różne grafiki, Kinect odczytywał ruch. Czasami dźwięk tam był też. Tak, dźwięk był, różne takie też projekcje. Sztuka nowoczesna generalnie. Tak. Ale spędziliśmy tam trochę czasu. Tak, bawiliśmy się chyba pół godziny co najmniej, także byli zadowoleni. Polecam, jeżeli jesteście z Krakowa, polecam serdecznie to miejsce. Tak, jeżeli nie jesteście z Krakowa, a nie macie daleko do Krakowa, to również też polecam. Warto przyjechać. Warto nawet na cały dzień sobie przyjechać, pozwiedzać, pooglądać, posiedzieć w ciszy, w spokoju, w fajnym miejscu. Nic więcej chyba nie mogę w tym miejscu powiedzieć. No, dziękujemy za oglądanie. Dziękujemy za oglądanie relacji. Mamy nadzieję do zobaczenia na kolejnej imprezie. Tak jest. I na pewno za rok na Grarcie. Tak. Dziękujemy i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć. Trzymajcie się. Hej.